Witam wszystkich. Przed chwilą był kurier i przyszła do mnie nowa kamerka. Nowa kamerka GoPro Hero 11. Zamówiona z oficjalnej strony. Nawet nie wiem skąd to szło, ale zamówiłem w niedzielę. Dzisiaj jest środa i już to mamy. Teraz sobie otworzymy. Może lepiej jak ja sobie tą założę na głowę. Czekajcie. Tak to wygląda. Kamerka kosztowała 450 euro. Czy dolarów? Nie, euro chyba. I zamówiłem to z akcesoriami. Tą kamerkę zamówiłem z akcesoriami od razu. Nowymi. Czyli zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Obowiązkowa aktualizacja. O, tutaj nawet po polsku jest napisane, ale języka pewnie dalej polskiego nie ma. Jakieś instrukcje, no i tak. Co to jest? Jakaś rączka. Sama rączka. Tutaj uchwyt. Takie na te przelepce, to tych uchwytów już mam. Dwie baterie. Nowy uchwyt na głowę. A ten stary już mam taki rozciągnięty. Już taki brudny. Zużyty. Tu jakiś klips na czapkę. Albo gdzieś indziej można założyć. Tutaj mamy kabelek nowy. O, dobrze, że jest nowy kabelek, bo stary też już mam. Stary już druty mi stawały w starym. Śrubki. No i najważniejsze. Aha, czyli to takie pudełeczko jest. No i najważniejsze, kamerka. Kamerka jest dużo większa. Pierwsze pisze, najpierw przed użytkowaniem trzeba zaktualizować. Zaraz spróbujemy to zrobić. Tutaj tak samo się otwiera. A tutaj co jest? Co to jest? Tutaj standardowy uchwyt. O. A to taki uchwyt. Tylko jaki tutaj? O, to trzeba pewnie to założyć. I to tutaj tylko. To się wyciąga pewnie. Czy to się nie wyciąga? Jak to się korzysta z tego? Może to coś takiego ma być? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale... mniejsza o to. Zaraz to się z tym zajmę, zaktualizuję i zaraz coś spróbujemy nagrać, wypróbować. Widzę, że już wrócili z powrotem do tego. Obiektywu jest, widzę, wymienialny, bo w 8 nie miałem tego. No a później Wam pokażę, jak wygląda moja stara kamerka. Nagram tą nową i
Zobaczycie, jak wygląda ósemka po tylu latach użytkowania. Pierwsza próba nagrywania GoPro 11. No, a tutaj ja wcześniej dobrze nie wcisnąłem, bo ta gumka jest do blokowania. O, takiego się tutaj wkłada. Ja myślałem, że to jakieś takie nie mogę wcześniej założyć. No, tak wygląda mój poprzedni zestaw do nagrywania. Moja kamerka Hero 8. Powiem wam, że jak na tyle lat nagrywania w takich warunkach, nie najgorzej ona wygląda. Obiektyw też nie jest mocno porysowany, a nie jest wymienny tutaj. No i tak to wygląda. O, tutaj dostało jej się. No, idziemy na dwór coś zobaczyć, jak to nagrywa na dworze. Teraz nagrywamy na dworze. Zaraz wam powiem, jakie mam ustawienia tutaj. A teraz nie włączę, ale to jest Super View. Szerokość nagrywania Super View to tak jak tamtą kamerką nagrywałem. A jest jeszcze Hyper View. Zaraz teraz włączymy Hyper View. No, nagrywam w 4K, w 60 klatkach i to jest teraz obiektyw Hyper View. Nie wiem, czy to fajnie widać, czy to nie fajnie widać. Zaraz zobaczcie, jak to wygląda. Tak, stabilizacja super włączona jest. A jeszcze co? Zobaczymy, jak działa to 360. Obrócę teraz kamerkę o 360 stopni. O. I co jeszcze? Zobaczymy teraz, powiecie, czy ten lepszy jest ten Hyper View, czy Super View. A, tu mamy te same, ta sama sceneria, te same ruchy w obiektywie Super View. No i co? Mam już dość błota. Przyjechały dzisiaj też płyty. Tutaj się Mercedesem stałem z przyczepką, bo nie było miejsca, ale nalało tyle wody. Teraz znowu naszła chmurka i mamy już prawie 3 litry. To już będzie 102, we wrześniu 100, łącznie 102 litry deszczu. No i Mercedesem jakoś wyjechałem. Przyczepkę wyciągnąłem ładowarką. Mercedesem samym wyjechałem, chociaż mnie tutaj też wciągnęło na płyty, musiałem go nadrzucić. No i takie ja sobie tutaj płyty wybrałem, wymyśliłem te jąby takie. To jest 100 na 75, 12,5 i jest zbrojona, raz zbrojona. No i taka płyta z transportem tutaj do mnie 58 zł netto. No, tu jest 150 sztuk. Pierwsza tura przyjechała. Ma jeszcze przyjechać jedna ciężarówka, jeszcze 150, czyli łącznie 300 sztuk. 300 sztuk takich płyt. No i jeszcze powiedzcie mi, czy ja dobrze myślę, że te płyty się układa tymi, o, tutaj są większe dziury, tymi większymi dziurami na dół. Chyba gdzieś tak, z tego co wiem, to się układa tymi większymi na dół. Ale nie wiem, powiedzcie, jak to układacie. Będę to układał na piasku. No i co, na razie najważniejsze, co to chcę zrobić. Tu, może tutaj też kawałek jak zostanie. Tutaj koło domu, tą drogę. I no i tutaj jeszcze też kawałek. Tutaj jeszcze też kawałek, gdzie stoi garbus. O, tu takie, żeby też zawrócić. A od wiaty chcę kawałek. Nie wiem, jaki kawałek jeszcze tam wyleję, ale wyleję betonem. No, a tutaj będzie płyta ażurowa i w te otwory nasypię tłucznia.
Takie mam plany. Dobra. To by było na tyle z próby kamerki. Jeszcze zobaczymy, jak mnie widać. O, fajnie, bo jest podgląd. Fajnie widać podgląd. No. Z przodu widać, czy nagrywa, czy nie nagrywa. Jak mnie nagrywa. Dobra, słuchajcie, chcę zrobić jeszcze dzisiaj, muszę wywieźć jedną przyczepę, tą mniejszą. O, tam mam jeszcze pszenicy. Trochę tutaj wczoraj wywiozłem. I muszę, przyszła mi ta płyta do regulacji haka i będę zaraz próbował wyregulować haka w tej przyczepce. To zaraz też nagram osobny filmik i jak to będzie wyglądało. I no, zapraszam Was na następny filmik. Ten zaraz zmontuję, opublikuję. No i co, ta kamerka jeszcze ma mieć takie coś, że jak podłączę podładowanie, to przerzuca materiał w chmurę i tak jakby łączy filmik, nie wiem, coś takiego, zobaczymy. No, patrzcie, taka ciężka, solidna, masywna, z homologacją, bo ktoś mi już zarzucał, że to nie ma homologacji. Jest homologacja, tylko wydaje mi się, że jak ja ją przysunę, jak ja tylko trochę podnieść cmhak, to zasłoni mi tą homologację, ale ja sobie zrobię zdjęcie i no zobaczymy. Dobra, rozgadałem się, a to ma być w następnym filmie.